Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach zbudować bardzo fajne, wydajne ustroje akustyczne, czyli panele akustyczne z wełny mineralnej. A to wszystko w kwocie nie przekraczającej koszt produkcji 50 zł za sztukę. Do dzieła! Oto bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli panel akustyczny z wełny mineralnej 10-centymetrowej o wymiarach 100 cm na 60 cm. Panele te służyły mi od 2014 roku bodajże, czyli 6, a prawie 7 lat. Teraz zostały zastąpione panelami akustycznymi, które zrobiłem sobie według znowu własnego autorskiego projektu w wersji premium. Odcinek do nich, a raczej link do odcinka znajdziecie tutaj, więc zapraszam serdecznie, jest też przewodnik również, jak je wykonać. W przypadku tych paneli akustycznych jest to dużo, dużo prostsze niż tamte premium, natomiast tutaj nie pokażę Wam filmu z produkcji, bo po prostu go nie mam, nie będę również tego panela rozkładał na części pierwsze fizycznie przed kamerą, ale jak dobrze słownie Wam o tym wszystkim opowiem, to zobaczycie sami, że to bardzo, bardzo proste. Sercem tego panelu jest wełna mineralna Rockwool Rockton, a teraz możecie kupić sobie wełnę Rock Slab Acoustic. Koszt takiego jednego panela wełny na ten panel akustyczny to będzie 10-15 zł maksymalnie, więc wyjdzie naprawdę, naprawdę niedużo. Wełna jest 10-centymetrowej grubości i ta wełna opiera się na ramię. A nawet nie do końca ramię, to są tylko dwie, a raczej cztery złączone ze sobą deski, tworzące taką podstawę, na której położyliśmy wełnę. Nie są to nawet do końca deski, to najtańsza, zwykła, biała sklejka meblowa o grubości 18 cm, może być jakakolwiek inna płyta, natomiast sklejka meblowa nie ma ostrych krawędzi i się tak nie szarpie. Taką sklejkę można wyrwać czy z docinek, z castoramy, z resztek, czy po prostu podejść do kogoś, kto ma piłę, czy do jakiegoś marketu, złożyć zamówienie. Taka sklejka na ten panel to jest dosłownie kilka złotych w produkcji, więc nie jest to ogromny koszt. Tutaj z tyłu są deski 100 cm na 10 cm i na to jest położona deska, płyta meblowa 50 cm szeroka na 10 cm wysoka. Nie zrobiliśmy specjalnie 60, żeby nam materiał się ładnie tutaj dookoła schodził z tyłu. Zaraz to pokażę, natomiast można zrobić sobie 50 albo 60 cm. Jedna płyta MDF na drugą płytę MDF, są meblową. Jedna na drugą i robi się taka rama pusta w środku. Na tą ramę położyliśmy wełnę mineralną, ale spytacie, no ta wełna się wcale nie trzyma. No i pomyślałem sobie w taki sposób, weźmiemy długie wkręty, takie wkręty do drewna chociażby czarne, samowiercące, na to założymy dużą podkładkę, aby tą wełnę docisnąć. Ułożyliśmy tą wełnę elegancko, ładnie na ramię, przykręciliśmy wkrętarką, podkładki docisnęły wełnę i mogliśmy sobie tym panelem dowolnie obracać. Wełna już trzymała się na ramię. Żeby całość się nie pyliła, to do roboty weszła najtańsza czarna agrowłóknina. Tutaj kupiliśmy to w rolce, więc znowu było bardzo, bardzo tanio. Koszt takiej agrowłókniny na jeden panel to znowu jest kilka złotych. Tutaj są bodajże dwie, trzy, a może nawet cztery warstwy tej czarnej agrowłókniny. Całość jest owinięta, z tyłu jest... To ładnie jest oczywiście ponaciągane elegancko. Z tyłu jest całość zabita takerem ze zszywkami w tą drewnianą ramę i front panela prezentuje się tak, bardzo fajnie wygląda. Zamiast tej agrowłókniny możecie użyć jakiegokolwiek innego materiału, może być to materiał designerski w kolorze, można sobie nawet ponieść się emocją na jakiś materiał, tak jak na nasze pokrowce przeciwkurzowe, zrobić sobie tu jakiś nadruk z flexa, z folii flex, nie flexem, nadruk z folii flex, z jakimś logotypem, z nazwą, z czymkolwiek, można robić cuda na tym materiale, więc tutaj tak naprawdę bardzo fajne rzeczy można stworzyć. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o budowę tego panela. Chociaż sam na początku siedziałem, dumałem, jak to wykonać. Kiedy przyszło co do czego, okazało się, że wkrętarka, jakaś piła, jeśli będziecie chcieli te deski czy też płyty ciąć samemu, miarka, kątownik, wełna akustyczna, troszkę agrowłókniny, taker. Jeśli nie macie takera, to mogą być nawet no, jakieś małe wkręty, też się da, ale polecam takera sobie kupić, 30-40 zł kosztuje, wszakże nie są to duże koszta, 1-2 wieczory, czy przy drinku, czy przy wodzie i można zrobić bardzo fajny panel akustyczny. Panel taki jest dodatkowo lekki, można spokojnie go wieszać na metalowych haczykach
i potem na, czy też jakichś sznurkach, żyłkach nawet, bo ten panel jest lekki, czy na metalowych łańcuchach, tak jak widzieliście to w odcinku o panelach premium. Dosłownie cały system montażowy z tych paneli przeniosłem na panele moje nowsze premium i wieszaki, i kołki, ósemki, które są w suficie wkręcone w tym samym miejscu, i haczyki, i sznurki metalowe, czy też łańcuchy są zapożyczone z tego pierwszego panela, więc to był taki krok milowy do tego, co jest teraz. Jeśli ktoś chciałby kupić takie panele, to te akurat moje stare są do sprzedania. Myślę, że w cenie 80 zł za sztukę. Jak potrzebujesz, napisz, przyjedziesz, odbierzesz. Mam 8 sztuk do dyspozycji. Są bez zestawu montażowego, ale ten zestaw montażowy jest do ogarnięcia za kilka złotych, a też każdy może sobie zamontować wedle własnego pomysłu te panele, więc zapraszam serdecznie. Takich paneli 8 będzie do nabycia. Nie śmiejcie się z przebitek, które były w odcinku. No właśnie, każdy kiedyś zaczynał, prawda? Ale to jest bardzo fajne popatrzeć, jak to się właśnie było kiedyś, jak to ktoś zaczynał, więc śmiejcie się śmiało. No właśnie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu i piszcie, czy też robiliście swoje panele akustyczne. Koszt produkcji tego panela akustycznego to jest kwota nie przekraczająca 50 zł polskich. Da się taniej, da się ciut drożej, zależnie jaki materiał sobie użyjecie na obicie. Przyjmując, że jest to agrowłóknina, to jest poniżej 50 zł za sztukę. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak widzicie, koszt produkcji takiego panela będzie podany... Panela stworzyłem. Natomiast te panele akustyczne... Idę się napić.